Hej ty! Tak ty! Czy interesujesz się sportem i czymś więcej niż zwykłą piłką? Tak, to już minęły 2 lata Just Freestyle. Ten czas niesamowicie szybko leci. No i mam wrażenie, że jakby wczoraj nagrywał ten odcinek odnośnie pierwszych urodzin Just Freestyle. Tutaj mamy już 2 urodziny i myślę, że wiecie o co chodzi. Nie. Mianowicie po raz kolejny robimy special wspólnie z naszymi wszystkimi widzami z Just Freestyle. O co chodzi? Już tłumaczę. Po raz kolejny zrobimy wielką wspólną produkcję, gdzie może wystąpić każdy z was. Każdy z was, kto ma naszą koszulkę Just Freestyle oraz chce się pokazać, co wyczynia z piłką, nieważne jaki ma poziom zaawansowania, stworzymy wszyscy wspólnie znowu wielką produkcję Just Freestyle Team 2019. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to wyszło rok temu, spójrzcie tutaj, link macie właśnie pod tym i, czyli info. Zebrało się naprawdę zacne grono, które ma tę samą pasję. Jest to udokumentowane, zostaje to z nami na pamiątkę. No i taką samą pamiątkę chciałbym zrobić w tym roku. Zatem na maila, którego tutaj widzicie, wysyłajcie akcje, nieważne, powtarzam jeszcze raz, nieważne jaki masz poziom trudności, podsyłajcie wasze niesamowite akcje na ten mail. Może to być plik MP4 lub link z niepublicznego YouTube'a, ja sobie jakoś poradzę i zmontujemy naszą kolejną wielką produkcję. Jeśli nie masz naszej koszulki Just Freestyle'owej, no to nie martw się, bo śpieszę z pomocą. W opisie masz link do naszej strony kapselowej, bądź jeśli chcesz bardziej wyszukane kolory, koszulkę Moro, złote logo, srebrne logo, ksywkę z tyłu, to mamy jeszcze właśnie taką produkcję koszulek w Łodzi. By zamówić właśnie taką koszulkę, napisz do mnie na Facebooku, czy to na stronę Just Freestyle, czy to do mnie prywatnie, jakoś się dogadamy. To już jest 2 lata, jak prowadzę ten kanał, myślę, że społeczność nam się coraz bardziej rozrasta. No i cieszę się, że coraz więcej jest wśród nas freestylerów, młodych freestylerów, którzy rozwijają swoją pasję. I cieszę się, że filmy, które powstają na tym kanale, wam pomagają, więc cieszę się, że jesteście, bo właśnie dlatego powstał ten kanał, by rozwijać freestyle futbol w Polsce. No i jak wiadomo, Polacy są jedną z największych potęg we freestyle futbolu na całym świecie, więc trzymajmy się tego. No i to tyle, jeśli chodzi o ten film. I korzystając z okazji, że jestem na wizji przed kamerą, parę ogłoszeń parafialnych. Mianowicie, dla tych, którzy nie wiedzą, chcę ogłosić, że 7 grudnia w Poznaniu odbędzie się Puchar Polski we freestyle futbolu. Odbędzie się to w 2 kategoriach wiekowych. Pierwsza, to myślę, że to jest świetna okazja dla wielu młodych zawodników, kategoria under 18, czyli dla zawodników poniżej 18 roku życia. Więc jeśli grasz freestyle, chcesz pojechać na swój pierwszy turniej, to jak najbardziej bierz udział w U18 w Poznaniu. No i oczywiście też jest 2 kategoria, kategoria open, w której ja również mam zamiar wziąć udział. Myślę, że warto, zachęcam wszystkich. Jeśli dalej masz wątpliwości, czy warto pojechać już teraz na pierwszy turniej freestylu, no to czym prędzej zmykaj do tego filmu, gdzie ja szczegółowo wyjaśniam, kiedy warto pojechać na pierwsze zawody freestyle football. Organizatorem Pucharu Polski jest Janek Młynarz. No i jeśli chcecie więcej szczegółów odnośnie tego turnieju, jak się zapisać i kiedy to się odbywa dokładnie, gdzie to się odbywa, to w komentarzu zostawiłem link z ważnymi informacjami. Jest to w grupie Polish Freestyle. Dodaj się tam do grupy. A jeśli chcesz zadać więcej pytań, no to tam znajdziesz organizatora tych zawodów. Zatem mam nadzieję, że widzimy się na turnieju w Poznaniu. No i to by było na tyle, ale teraz tak sobie myślę, dawno nie było jakiegoś Q&A w ogóle. Bardzo mało na tym kanale jest Q&A, więc myślę, że to jest bardzo fajna okazja. Troszeczkę się pozmieniało w moim życiu. Jak widzicie, miejsce zamieszkania, jak widzicie, jestem w innej szkole. Zarówno w życiu prywatnym, jak i we freestyle'u bardzo dużo się dzieje, więc jeśli masz jakieś pytania, ciekawe pytania, nawet te mniej ciekawe pytania, no to napisz je w komentarzu. Wkrótce pojawi się odcinek Q&A. Na koniec przypominam, czekamy na wasze akcje w koszulce Just Freestyle. Zróbmy ponownie naszą piękną, wielką pamiątkę. Zobaczmy, jaką jesteśmy ekipą, społeczeństwem Just Freestyle'ową. Myślę, że wyjdzie coś fajnego. No i co? Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Do następnych materiałów. Eldo!